W 2016 roku dwóch badaczy, wędrując przez lasy stanu Arunachal Pradesh w Indiach, natknęło się na zakamuflowane piękno ukryte w liściach. Jeden z miejscowych wskazał węża, a oni szybko zdali sobie sprawę, że nie jest to zwykła żmija. Niezwykły spiczasty pysk i oszałamiający pomarańczowy brzuch skłonił ich do rozważań. Po powrocie do obozu przyjrzeli się bliżej i zdali sobie sprawę, że znaleźli coś wyjątkowego. Testy DNA w Indyjskim Instytucie Nauki potwierdziły te przypuszczenia. Odkryli zupełnie nowy gatunek, znany obecnie naukowo jako Timerezerus arunachalensis. Na tym jednak unikalne cechy węża się nie kończą. Występujące w parze narząd rozrodczy węża nie przywodził na myśl żadnej innej żmii, a wzór łusek był całkowicie unikatowy. Podczas gdy jego najbliższy krewny miał około 20 rzędów łusek wokół środka ciała, ten tajemniczy wąż miał ich tylko 17. Kolejne stworzenie to rekordzista. Jest znane jako największy gekon, jakiego kiedykolwiek odkryto. Miał około 60 cm długości i był masywny jak nadgarstek mężczyzny. Jedyny znany okaz gatunku Gigernacum znajduje się obecnie w muzeum we Francji, ale jego dokładne pochodzenie wciąż stanowi pewną zagadkę. Początkowo ludzie myśleli, że może pochodzić z Nowej Zelandii, ponieważ niektóre lokalne legendy mówiły o gigantycznej, tajemniczej jaszczurce, która żyła w tamtejszych lasach. Chociaż była to dość fascynująca teoria, ostatnie badania DNA sugerują, że gatunek prawdopodobnie pochodzi z Nowej Kaledonii. Na razie jednak nie da się tego potwierdzić ze stuprocentową pewnością. Tak zwane rekiny śpiące pacyficzne to duże, wolno poruszające się stworzenia, które najczęściej spędzają czas w głębokich, zimnych wodach oceanu. Zwykle mają masywne ciała i szeroką, płaską głowę, co pomaga im wtopić się w ciemne morze. Ale w 2017 jeden okaz został namierzony w porcie rybackim i zabrany z targu rybnego na Tajwanie. Co ciekawe, nie wyglądał jak żaden z jego krewnych. Ten mierzący niemal 1,5 metra rekin miał mniejsze oczy i malutką drugą płetwę grzbietową. Posiadał również więcej rzędów zębów w górnej szczęce i mniej w dolnej szczęce. Uczonych w osłupienie wprawił fakt, że była to ciężarna samica nosząca w sobie 33 zarodki. Oznacza to, że prawdopodobnie jest więcej takich rekinów ukrywających się w głębinach oceanu. Po prostu jeszcze ich nie znaleźliśmy. Teraz czas poznać rekina kieszonkowego. Jest malutki, ma niecałe 15 cm długości, podczas gdy większość rekinów głębinowych mierzy około 2 metrów. Ale nie dajcie się zwieść, to stworzenie jest jedną z najbardziej intrygujących tajemnic oceanu. Ten niewielki rekin został odkryty w 1979 roku w głębokich wodach Chile. Jest jak prawdziwy szpiegowski gadżet z tajemniczymi kieszeniami w pobliżu przednich płetw. Są duże, zajmują około 4% długości ciała i uważa się, że albo świecą, albo wydzielają feromony. I faktycznie rekin kieszonkowy świeci, aby zmylić drapieżniki lub przyciągnąć ofiarę w mrocznych głębinach. A kiedy mówię głębinach, nie rzucam słów na wiatr. Uważa się, że to stworzenie funkcjonuje ponad 3000 metrów pod wodą. To tak jakby ustawić 7 Empire State Building jeden na drugim do wewnątrz oceanu. Poza premierowym odkryciem w Chile rekin został też namierzony w 2010 w Zatoce Meksykańskiej, ale od tego czasu nastała cisza. Rekin kieszonkowy nie jest jedynym świecącym zwierzęciem, o którym dzisiaj powiemy. Ten centymetrowy karaluch, naukowo znany jako Lucy Hormetica lucae, został zidentyfikowany w 1939 roku, ale swój moment sławy miał dopiero kilkadziesiąt lat później, w roku 2012. To, co wyróżnia tego karalucha, to fakt, że wykorzystuje bioluminescencję. Ma plamki, które świecą w ciemności. W przeciwieństwie do świetlików, które używają swojego blasku głównie do znalezienia partnera, ten gatunek karalucha za pomocą własnego światła naśladuje toksycznego chrząszcza i odstrasza drapieżników. Niestety, region Ekwadoru, w którym go znaleziono, został mocno dotknięty erupcją wulkanu, co budzi obawy, że to świecące cudo może być jednorazowym odkryciem. Kontynuujmy temat małych stworzeń i poznajmy Hippocampusa minotaura. Ten mały gatunek konika morskiego wyróżnia szeroka szyja, duża głowa i małe ciało, dlatego otrzymał przydomek minotaur. Jedyne znane okazy zostały dostrzeżone u wybrzeży miasta Eden w Australii. Nikt nigdy nie widział go żywego w jego naturalnym środowisku, dlatego nie wiemy zbyt wiele o jego codzienności i zwyczajach. Niektóre badania sugerują, że żyje głęboko pod wodą, około 100 metrów,
co w przybliżeniu odpowiada wysokości 30-piętrowego budynku. Uważa się, że ten tajemniczy konik morski lubi owijać swój chwytny ogon wokół koralowców, a nawet może ukrywać się w piasku. Jego żółto-pomarańczowy kolor pomaga mu wtopić się w rafy koralowe. Wypatrzenie tego intrygującego stworzenia w oceanie jest jak szukanie igły w stogu siana. Następny na naszej liście jest Leopardus narinensis. W 1989 roku w wulkanie Galeras w południowej Kolumbii odkryto pojedynczy okaz tego tajemniczego, centkowanego kota. Maluch miał krótki ogon z 7 czarnymi pierścieniami i czarną końcówką. A jego futro było absolutnie wyjątkowe, bardziej czerwonawe niż u jego krewnych. Naukowcy, domyślając się, że nie jest to zwykłe zwierzę, postanowili odwiedzić kilka muzeów w całej Ameryce Łacińskiej, żeby odnaleźć podobne koty, ale na nic to się zdało. Analiza DNA potwierdziła, że nie jest to żaden znany gatunek. Oddzielił się od swoich najbliższych krewnych niemal 2 miliony lat temu. Heliangeus zussi to koliber o oszałamiającym fioletowym ubarwieniu i czarnych piórach, które pokazują się w locie, a także jasnozielonym podbródku. Przez lata wiedzieliśmy tylko o jednym okazie, który został zakupiony w Bogocie w Kolumbii w 1990 roku. I to by było na tyle. Nikt nie miał innych informacji o tym pięknym i tajemniczym ptaku. Dlatego w 2017 postanowiono ponownie przeanalizować jego DNA. Wyniki sugerują, że wcale nie musi być całkowicie odrębnym gatunkiem. Wygląda na to, że jest hybrydą kolibrów dwóch różnych gatunków. Prawdopodobnie jego matką była Aglaiocercus kingi. Te przepiękne kolibry żyją głównie w Andach w Ameryce Południowej. Nikobarczyk plamisty, znany również jako gołąb z Liverpoolu, jest prawdziwym jednorożcem świata ptaków. Po raz pierwszy został opisany w 1783 roku przez angielskiego lekarza Johna Latmana, który widział go jeden jedyny raz. Od tego czasu wszyscy zgodnie uznawali, że jest to gołąb, a wielu badaczy było przekonanych, że to odrębny gatunek. Jednak ostatnie badania DNA wykazały, że ptak ten może być blisko spokrewniony ze słynnym Dodo. No wiecie, chodzi o tego pulchnego nielota z Mauritiusu, który wyglądał jak gigantyczny gołąb z dziwacznym dziobem. W każdym razie gołąb z Liverpoolu mierzy około 33 cm długości i ma unikalny wygląd z żółto nakrapianymi piórami. W przeciwieństwie do swojego kochającego ziemię kuzyna, nikobarczyka zwyczajnego, nikobarczyk plamisty uwielbiał drzewa i ucztował na gałęziach, posiłkując się owocami. Jeśli chcecie zobaczyć tego rzadkiego ptaka, musicie wybrać się do World Museum w Liverpoolu. To tam znajduje się jedyny znany okaz. Będąc w Anglii, koniecznie zajrzyjcie też do Londynu i odwiedźcie Muzeum Historii Naturalnej. Znajdziecie tam jedyny okaz latającego lisa, czyli rudawki wielkiej, znanej oficjalnie jako Pteropus brunneus. Rudawki wielkie są jednymi z największych nietoperzy na świecie. Długość ich ciała, mam na myśli rozmiar bez skrzydeł, wynosi nawet 40 cm. Ale ten wyjątkowy nietoperz, odkryty w 1874 roku na wyspie Persji, jest raczej mikrowersją swoich kuzynów. Mierzył 21 cm od stóp do głów. Więc nawet jeśli nagle okazałoby się, że nadal żyje i lata gdzieś na wolności, zbytnio bym się tym nie martwił.